Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu na wariatkowie. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie bardzo fajne. Już zaczynamy, prawda, stopniowo wchodzić coraz schodek wyżej w tych wyświetleniach, prawda, tutaj z wariatkowa, więc widzę, że wam się podoba, więc będzie więcej tych odcinków oczywiście. Tak tylko powiem, że dzisiaj wleciał odcinek na kanał drugi, na mój kanał vlogowy, taki filmik sobie z dnia wrzuciłem, więc zachęcam, możecie wbić, link do drugiego kanału jest w opisie. Zachęcam, żeby wbić, bo fajne vlogi sobie tam co drugi dzień robię, więc wbijajcie. No a ja dzisiaj oczywiście, tak jak powiedziałem, na wariatkowie jesteśmy, słuchajcie, na ostatnim odcinku znaleźliśmy Shreka. Znaleźliśmy Shreka, który był obok tego drzewa tam, więc wiemy, kto jest jakby właścicielem tego drzewa, kto tam mieszka, kto go okupuje. I zostawiliśmy tabliczkę Markowi w domku, że ma po, znaczy w pokoju, że ma po prostu tam nie iść, bo tak. I ja powiem wam szczerze, że słyszałem, że Marka dawno w domu nie było i zastanawiam się dlaczego, ale zanim pójdziemy tam do niego do pokoju, to ja idę do Dave'a. Halo, Daveson! O, halo, co? Halo, Daveson, słuchaj, kurde, nie jest dobrze. Czy ty też słyszałeś, jakby, no bo, czy widziałeś Marka tutaj w domu, bo ja już go dawno nie widziałem. Nie widziałem, bo przed chwilą wstałem, a o co chodzi, co, no bo, ma? No bo słuchaj, wczoraj zostawiliśmy mu tabliczkę, że ma pójść tam posprzątać, nie, bo mówiłeś, że to no zadziała tak, że on nie pójdzie. I... No tak. I nie ma go. Ale, nie, no co ty, nie, no nie ma szans, czekaj, no może śpi jeszcze, byłeś u niego w pokoju, no, czy tak po prostu, no, no nie byłem, nie, go? Ale no nie widzę go tu nigdzie, nie było go, tak to by go minął, nie wiem, wczoraj czy coś. Halo, Marek, halo, co? czekaj. Ej! Co? Stary, patrz na tabliczkę. Co? I widziałeś je na wejściu? Okej, już idę sprzątać, nie, no stary, nie gadaj, ty napisałeś mu, że ma pójść posprzątać i on poszedł, znaczy ja to napisałem, ale to był twój pomysł. Ale on jest serio mega, no nie wiem, jak on to, ja bym w życiu nie poszedł. No nie, no co to ma być, dlaczego? Ale on jeszcze tym bardziej nie powinien pójść, że on jest taki, wiesz, no, że on nigdy, no zawsze, tak, się, zawsze się wymiguje, no, tak myśleliśmy, że Walony tak leni. O nie, stary, nie, czekaj, bo my się śmiejemy, a tutaj jest tragedia, w tym momencie się dzieje na naszych oczach, słuchaj, on nie, no, wrócił do domu. Spoko, jak my byliśmy u Shreka, no to on raczej też, że nic mu się nie stanie, no, czemu tak? Się? Tylko my byliśmy w dwójkę, Shrek mógł, wiesz, się opanować, wiesz, jeszcze powiedzieć, że ma posprzątać tam, może on wszedł do środka. A ze środka może już, wiesz, my się z nim spotkaliśmy, nie, na zewnątrz. Nie, no, ty myślisz, że on by wszedł do środka? Myślisz, że on wszedł do środka? No, mi się nie wydaje, żeby wchodził do środka. No nie wiem, no w sensie mógłby, kurde, nie? No to wiesz co, no trzeba się uzbroić i trzeba tam pójść, ale nie, no, wiem zbytnio, co mamy wziąć ze sobą, bo no ja, nie wiem, czy my to... Ja mam. Aha, ja, okay, mam, co, okay, potrzebuję, a ty to nie wiem, okay, kurczę, ty to masz, okay, kamienny miecz i let's go, no okej. Okay. No jestem gotowy, mam tutaj podwójny Czekaj, nie jest kolorowo, więc się z tobą podzielę, ja biorę hełm i spodnie, bierz klatę i buty. No nie, no takie przepocone, dobra. No, no to wolisz przepocone. Jak, kurde, tobie w ogóle pasuje ten outfit, chłopie, do bluzy, zoba. To, jak pasuje, jak leży, jak ulał. Takie gacie rolnika, że tego w ogóle nie, ja, nie, powinno, tak, nie powinno się tak tego nosić. No ale dobra, chodź, lecimy jak tam. Jak pasuje, dobra. Chodź, ja ci tutaj wiadro rozlałem. Pyk! Dobra, idę wody. Nie, tylko czekaj, nie rozwaliłem kwiatków, jakie to było świetne. Dobra, słuchaj, czy ty masz łódkę? Gdzie my zaparkowaliśmy tą łódką ostatnio? A ja wiem, chyba po drugiej stronie tej wyspy. Chyba po drugiej stronie, bo tutaj przepłynęliśmy jako... albo przeszliśmy z buta. Tak, tak, tak mi się jakoś było, też kojarzy, że to tak było, więc dawaj, szybko lecimy w tą stronę, trzeba to sprawdzić. Tylko wiesz, to tarczy nie mamy, bo tą tarczę oddaliśmy. No tak, ale nie, ale to myślę, że nie będzie problemem. Będzie trzeba zamówić u kowala, żeby zrobił, dobra. Tak, i w razie czego to się będziemy bronić, nie wiem, no mamy zbroję. Jest łódka, więc let's go, lecimy tam w tamtą stronę, dawaj, wsiadaj. Już, pyk. No więc, halo, przygoda, let's go, lecimy tam, zobaczymy, co się wydarzy. Lecimy. Ja właśnie się zastanawiam, czy on tam nie będzie, wiesz, może zmiotłą gdzieś popyla dookoła. Myślisz, że sprząta w tym momencie? Czekaj. Co? Czekaj. Ty nie widzisz tego Shreka? Jakiego? O kurde, jest tu. Stary, on tą łódkę nam zabrał. Weź to zawróć, stary, bo nas zobaczy zaraz, albo gdzieś to wysiądziemy. Tu podpłynę, patrz, pamiętaj, że to jest ta łódka, jakby co, to tędy uciekamy. Dobra. Szkoda, że tamtą wziąłem, trzeba odzyskać. No, ej, tu mam żelazo. No i teraz będziesz się zajmować kopaniem, no nie, żelaza? No bo można przepalić i masz tarczę już, nie, bo wystarczy drewno tylko na szybko. No ale no, dobra. Niby tak, ale nie do końca. Chodź, po drzewach, bo ogry po drzewach chodzić nie umieją. Tak, są za grube. Czekaj, to... Gałęzie się uginają. Dobra, co on tam robi, stary? On przywiózł tą łódkę sobie pod to drzewo. Patrz, chodzi tam, robi coś tam, poddymia coś. Poddymia? Czekaj. No dobra. Aha, o, gdzieś biegnie. Chyba niższy. Pobiegł gdzieś. Można by było chyba, można, czekaj, no bo pobiegł, więc jest szansa. Czyli co, lecimy tam?
Jest szansa, żebyśmy weszli teraz do kryjówki i nawet on tego nie zauważy, jeżeli się szybko wiesz, uwiniemy, jeżeli w ogóle Marek tam jest. Jest jakaś tabliczka. Czekaj. Okej. Czekaj, on sobie poszedł, dobra. Pojazd i truza. O kurde, stary. Dobra, jak stary, nie będziemy się tak bawić, że nie będzie nam grać, chłopak. No tutaj to wszystko trzeba odzyskać, no. Trzeba odzyskać dobra, takie dobra, rzeczy, dobra, to czekaj, to chodź teraz do środka, stary. Nie będziemy palać sobie plumą w twarz. Dobra, czekaj, powoli. No właśnie nie wiem, czy powoli, bo on se poszedł. To powinniśmy na prędkości to chyba zrobić. A co masz pewno, że tam nikogo więcej nie ma oprócz niego? Myślisz, że jest tam jakiś inny ogr? No dobra, no to powoli. No ja myślę, że tam mogą być jakieś inne, no nie wiadomo, nie, no stary. To jest taki szereg narzędzie w łapę do bicia. Ja mam siekierę, nie mam miecza. Oddałem miecz. Ja mam miecz. Nie wiem komu. Komu ja oddałem miecz? Ja nie mam miecza w ogóle. Na pewno nie mi, to jest mój miecz, sam go skraftowałem i proszę się od niego tutaj. No tutaj masz miałem żelazny, a to jest kamienny. Dobra. Rozejrzmy się, stary, bo tutaj to gdzieś to coś tu się musi kryć, stary. Coś. Nie wiem, szukaj. Nie wiem czego szukaj nawet, nie? Ej, stary! Co? Czekaj. Co to są? Czekaj, te beczki tu nie były, bo były, te beczki. Były beczki, normalnie. Czekaj. Kto? Ty. Co? Ono tu. Pa, tego chyba nie było. Co no tego mogło nie być. Gulasz $12. Czemu to tak w ogóle? Ble, obrzydliwe. Stary, te ogry co jedzą, ale przez to są chyba zielone. Weź, nie, a no, co ale się stanie, jak ty to zjesz? Bo ty jesteś zielony, to staniesz się, nie wiem, bardziej zielony? Obrzydliwe. Chowie, to cuchnie, ja tego nawet nie chcę próbować. Chowie, jakie $12? Ja bym za to, nie wiem co, ja bym złamanej łyżki nie dał za to, chłopie, to obrzydliwe. Dobra, szukaj go. Ja idę do jakiegoś innego domku, też idź gdzieś tam poszukać. Dobra, ja tutaj szukam na pięterku. Stary, w tych domach to nic nie ma ogólnie, nie? To jest... Czekaj. Masz coś? A tu? Nie, tak myślałem przez chwilę, że coś mam, ale... Ej, widzę! Co? Widzę go. Czekaj, gdzie ty jesteś? Jestem w domku. Widzisz mnie? Nie wiem. Tu. O kurde! A widzę, stary. Czekaj, bo zespałowałem. Nie, ten gulasz chyba, jemu to smakuje. Pa. Chodź tu. Kurde, nie wiem, czy ty tu przejdziesz w ogóle. Czekaj, o, tak, dobra. Jest, dobra, siedzi. Dobra, jesteśmy. Dobra, uratowani. Tam jest Shrek, tam widać normalnie Shreka. I normalnie ten gulasz je? Ten gulasz je, no. Obrzydliwe i pewnie ze smakiem jeszcze. Poszedł. Dobra, czyli co, uciekamy stąd, czy co, czego śledzimy, żeby zobaczyć, gdzie on idzie? Już co, nie mam pojęcia, no bo ja nie wiem, gdzie tak naprawdę jest Marek. Może on gdzieś tutaj jest, wiem, stary, no. A może Marek po prostu w ogóle już to posprzątał i sobie wrócił i gdzieś jest, nie wiem, gdzieś indziej w ogóle w mieście. Nie sprawdziliśmy w ogóle siebie. To prawda. Nie, dobra, to chodź, sprawdzimy. Tylko czekaj, musimy jakoś ciebie dostać tak, żeby nas nie zauważył. No gdzieś tam... Czekaj. Dobra, teraz gdzieś pobieg. Dawaj, szybko. Dobra, jest. Dobra. Chyba nie widział. To był perfekcyjny włam, nie? Bo weszliśmy, wyszliśmy i jest... Znaczy, jeszcze nie wyszliśmy, ale jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby to zrobić. Dobra. Łódką nie popłyniemy, bo nie ma paliwa, ale... Pojazd intruza, dom smroda. Ja to biorę. Mogłem go lekko poddenerwować, bo napisałem mu tabliczkę na drzewie, że to jest dom smroda, no ale dobra. No i bardzo dobrze zrobiłeś, bo też tak uważam. Mówisz, dobra. Dobra. Łódka była tu. Ale to popłyń tą łódką, a ja popłynę tą drugą. A, ty tak? No nie, bo ona nie ma paliwa. Ej, ja mogę przejść tu na górze? Kurczę. No hopie. Ja bym chciał się... Czekaj, wejdę w tą na górę. Co zrobiłeś? Wejdę w tą na górę. A możesz? Nie, chyba nie. Teraz nie, no właśnie o to mi chodziło, czy mogę wejść tu na górę. Ja myślałem, że czy w ogóle tutaj do tej możesz wejść, jak ja prowadzę. To wygląda tak, jakbyś miał oboje na głowie nieśli, nie? No ale dobra, odzyskaliśmy łódkę, czyli jest sukces. Mamy dwie łódki. Zabartuję teraz, słuchaj, tu jest troszkę bliżej. Co? No dobra, stąd nam nie zabierze. Dobra, to teraz rozejrzyjmy się tutaj, czy tu gdzieś nie ma Marka, bo może tu gdzieś jest, czekaj, może... Wydaje mi się, że on gdzieś tutaj siedzi, wiesz, bo to... Halo, dobra, to czekaj. Halo! Marek! Tam go nie było, halo! Skoro tam go nie było, to na pewno jest tutaj. Albo zobacz tego Kowala, ja pójdę zobaczyć tam te inne domki dalej. Dobra, wchodzę może do Kowala. Może tutaj. Wchodzę do Kowala, halo Marek, jesteś tu? Marek? Halo? Nie, stary, tu Marka nie ma, to jest w ogóle, tu Kowal jakąś nową łódkę wymyślił. W stajni też go nie ma, czekaj, jeszcze sprawdzę. Kurczę, nie jest dobrze, stary. Stary, on znikł bez śladu, nie ma chłopa, nie? Ale...
ja bym się źle nie nastawiał, bo zawsze tak nie ma, on zawsze wychodzi. No, to też prawda, no ale jednak... To się po prostu zła kompilacja czasu się stała, że... Czekaj, ja tu sprawdzę, jeszcze w tym budynku, bo tutaj nie byłeś chyba. Okej. Ja te dwa dalsze już obczaiłem. Jeszcze ten mi został, ale chyba nie, tutaj... No stary, tu nikogo nie ma. Jest cisza totalna. On w ogóle miał zatrudnić tutaj kowali i tak dalej, nic nie zrobił. No, jak zwykle, no. Nie wiem, nie rozumiem tego. No, ale ja miałem mur zrobić, też nic nie zrobiłem. No, ale, niby, ale to... Ale zbieram się w sobie, nie? Żeby to zrobić. No dobra, stary, to mamy problem ogólnie. Jest ogromny problem. To nawet jeżeli chodzi o skalę problemu, ten jest moim zdaniem mega wysoko, bo... Jest wysoko, ale nie aż tak wysoko. No dobra, no to co proponujesz teraz? No wiesz co, no ja bym chyba to olał i poszedł tak? spać. Czyli mówisz, że masz nowe PlayStation i idziemy grać w FIFA, tak? Dobra, tak, zapraszam. No prosta piła, dobra. Stary, mam dwa pady. O, no to chodź, to w takim razie. Zostawiliśmy tą wodę. Przepraszam, nie wiedziałem, że skoczyłeś za mną. No nie dobra, no to dawaj. No to może inaczej. Widzowie, napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, co się stało z Markiem, a my idziemy grać w PlayStation, bo nie ma go, może gdzieś poszedł na ryby czy coś. Więc to na tyle na dzisiaj, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro. No, nie wiem, nie ma Marka, zaginął, jest poszukiwany, trzeba go znaleźć.